Witam Was w kolejnym, już ostatnim materiale, którym opowiem Wam troszeczkę na temat tego, co działo się, co można było zobaczyć na targach w Kielcach w tym roku. Ostatni materiał przygotowałem na temat no, dla mnie chyba osobiście najciekawszy, czyli na temat pojazdów ciężkich, pancernych gonsiennicowych. Tego typu pojazdy są najcięższe, najtrudniejsze w transporcie, dlatego zwykle pokazywane są w mniejszej ilości, no, tak też jest w tym roku, no ale nie zabrakło kilku ciekawostek, dlatego właśnie przygotowałem dla was ten materiał. Pierwsza rzecz, jaka się rzucała w oczy, jaką warto było zobaczyć moim zdaniem, to był czołg Leopard 2, koncern KMW. Producent czołgu demonstrował czołg w wersji najnowszej A7. Ludzie, którzy tam byli z KMW, no, starzy marketingowcy no, mówili, że to jest wersja Bundeswery, chociaż ten czołg, wóz konkretnie nie wyglądał na, na konfigurację do końca, taką jak ma Bundeswera. Ten wóz, który oglądaliśmy, nie różnił się w sposób znaczny od wozu w wersji A5 jakie możemy zobaczyć u nas w wojsku oczywiście no, miał nową kamerę termowizyjną w przyrządzie dowódcy troszkę lepszą, miał zainstalowany ekran na stanowisku dowódcy, służący do obsługi systemu BMS, czyli zarządzania polem warki. Co ciekawe, no, marketingowcy wciskali mi, że to jest nowy interfejs, człowiek-maszyna. Kiedy już wszedłem do tego wozu, no, okazało się, że wygląda w porównaniu do wozów tych starszych wersji bardzo swojsko. Większość zmian na tym wozie właśnie nie jest widoczna. W tym konkretnym wozie warto zwrócić uwagę na to, że tylna część wieży została przebudowana. Dodany tam został system klimatyzacji, a także zmieniony został rozkład przestrzeni transportowej, która jest wykorzystywana. Sama wieża, jej tylna część została wydłużona, przy czym to nie ma tutaj jakichś takich dużych zmian konstrukcyjnych. Również widać podwyższoną półkę z prawej strony wozu, tam zainstalowany został APU, czyli generator pomocniczy. No oczywiście wszystko to są zmiany takie, takie dosyć delikatne. To jest też siła jakby tej propozycji KMW, ponieważ wszelkie zmiany jakie oni proponują w czołgach Leopard 2 są to zmiany ewolucyjne. Co punktuje, jakby konkurencja, na przykład Turcy z Aselsana, to, że no cały czas na przykład pod względem systemów obserwacyjno-celowniczych, że są to systemy analogowe jest to system, który wymaga aby zachować odpowiednią dokładność. Natomiast jeżeli zastąpimy to systemami całkowicie cyfrowymi, no to działa to wtedy zupełnie inaczej. Inną ciekawostką tych targów był pokazany na stanowisku norweskim. Norwegia była w tym roku gościem targów, prezentowała wystawę narodową. No i na tej wystawie Norwegii zobaczyć mogliśmy zmodernizowany, poprawiony wóz CV90 jest to wóz w wersji trzeciej generacji. Tutaj warto powiedzieć, że Norwegia zamówiła w połowie lat 90 103 wozy CV9030 czyli z armatą 30 mm. Są to wozy uzbrojone podobnie do naszych Rosomaków na przykład. W tej chwili Norwegia posiada wozy tego typu na wyposażeniu dwóch batalionów. Są to bataliony pancerno-zmechanizowane. No powiedzmy, że to są bataliony zmechanizowane, wzmocnione etatowo kompanią czołgów Leopard 2. No i taką dość dużą rzeczą newsem, który szedł jakiś czas temu przez media była właśnie w cudzysłowiu modernizacja tych wozów. Dlaczego w cudzysłowiu? Ano dlatego, ponieważ tak naprawdę ta modernizacja polega na tym, że wozy te wymieniono całkowicie. Po modernizacji Norwegia będzie używać aż 144 wozów, w różnych wersjach będą to bojowe wozy piechoty, bojowe wozy rozpoznania, wozy dowódcze, wozy inżynieryjne i wozy wielozadaniowe. Te wozy wielozadaniowe mogą być wykorzystywane jako typowy transporter opancerzony albo transporter moździerza strzelającego przez dziurę w dachu, takiego bardziej konwencjonalnego, niewierzowego i nieodtylcowego, a oprócz tego jeszcze dwa wozy do szkolenia kierowców. Także więc w praktyce te wozy wszystkie są zupełnie nowe. W tej chwili dostarczona została kompania, wyposażenie mniej więcej kompanii, jeżeli chodzi o wozy bojowe, te zmodernizowane. Co tutaj zrobiono? No, jeżeli przyjrzymy się zmianom, polepszenie opancerzenia, zmieniono konfigurację przedziału transportowego, tutaj ciekawą rzeczą jest to, że podwozie w wersji Mark 3 jest o 20 cm dłuższe i 17 cm wyższe od poprzedniego. Tak więc. Jest tu więcej miejsca dla żołnierzy w środku, po prostu podniesiona jest również dopuszczalna masa o 6,5 tony. No to jest bardzo duża różnica. Natomiast takie zmiany, jeżeli chodzi o wyposażenie, takie jak na przykład dodanie kamer obserwacji bocznej czy kamery cofania, dodanie systemu klimatyzacji, są to rzeczy ważne i dobrze, że takie zmiany mają miejsce. Natomiast jeżeli porównamy to z rosomakami, na przykład naszymi, czyli najnowocześniejszym bojowym wozem piechoty w Polsce, chociaż na kołach, no to większość tych zmian, jakie ta, tutaj Norwedzy prezentują, jest dosyć standardowa i typowa. Ciekawe jest to, że pomimo, że te wozy są tak naprawdę nowymi wozami, zdecydowano o przełożenie na nie starych wież. I te stare wieże nie tylko mają starych skorupy, tutaj nie ma nic złego z wykorzystaniem po prostu tych elementów. Natomiast one mają też stary system kontroli ognia. No i tu, tutaj się robi ciekawie, ponieważ norweski Konzberg, znany przed, na przykład z tego, że jest producentem zdalnie sterowanych modułów uzbrojenia Protektor, których używa na przykład armia amerykańska w ogromnych ilościach, zmodernizowała te wieże, natomiast ta modernizacja odbyła się bez głębokiej ingerencji. W i z jednej strony ta wieża jest wyposażona w dotychczasowe przyrządy obserwacyjne, w dotychczasowy system kierowania ogniem, natomiast oprócz niego zamontowano na armacie bezpośrednio do armaty wozu nowe sensory, nowe przyrządy obserwacyjne i to złączono w jakiś sposób z systemem, w który także wpięto nowy element na nawozie, czyli właśnie protektor, i zrobiono to w taki sposób że rzeczywiście. Tym starym, dotychczasowym panelem działonowy nowy, może operować wieżą wozu. Natomiast dzięki tym, temu, jakby wpięciu tego wszystkiego w ten system Konsberga, w pewnym zakresie główną wieżą. A także w pełnym zakresie protektorem sterować może również dowódca ze swojego panelu i stanowisko w przedziale desantu. No jest to ciekawe. No. Nie jest to nic takiego, co może warto by było naśladować, tym bardziej, że mamy tutaj tą, tą pozytywną sprawę, że powstaje u nas polska wieża bezzałogowa i wygląda na to, że no, na razie że, że no, ma szansę ona odnieść sukces, stać się, stać się dobrym produktem. Ciekawym elementem wystawy w tym roku było również to, że na wystawie wojsk lądowych postanowiono ściągnąć ciężki sprzęt pancerny. Tutaj oczywiście nie ma co udawać, ponieważ sprzęt ten ściągnięto po prostu z defilady, która miała miejsce w Warszawie nie tak dawno. Natomiast mieliśmy okazję zobaczyć cztery typy czołgów podstawowych używanych w naszym wojsku. Czyli czołgi T72 w wersji no, starszej i w wersji zmodernizowanej, czyli PT91 twardy. No i tak samo czołgi Leopard 2 również w wersji starszej A4, jak i w nowszej, niedawno przyjętej, zmodernizowanej wersji A5. Oprócz tego, oprócz czołgów, wystawiono również wozy zabezpieczenia technicznego. Było to dla mnie na przykład ciekawe, że mogłem sobie obejść i porównać, tak mając te wozy obok siebie, niemiecki Berge Panzer II. Z wozem polskim, te, wozem zabezpieczenia technicznego WZT3. Co było ciekawe i czego nikt chyba z odwiedzających, skomentujących z wielu i nikt tego nie zauważył, jestem chyba jedyną osobą, która o tym reportuje, to że czołg PT91 twardy wystawiany na targach. Konkretnie była to wersja PT91 M1. Czyli z późniejszej produkcji, wozy, przebudowane czołgi T72M1, i był to jeden z dwóch wozów, które testowo zostały zmodernizowane poprzez wstawienie nowej kamery termowizyjnej produkcji PCO w miejsce oryginalnej kamery termowizyjnej TES. Co jest ważne, ta oryginalna kamera była kamerą pierwszej generacji. Ona miała czujniki widzące tylko w linii, w, jednym, w jednej osi, natomiast obraz dwuwymiarowy tworzony był poprzez Skanowanie mechaniczne, co jest no, rozwiązaniem no, w tej chwili już bardzo przestarzałym. Natomiast kamera, która znalazła się w wozie zmodernizowanym, jest to z jednej strony kamera całkowicie polska produkcji PCO, także ich rozwiązanie zainstalowane w ich zmodernizowanym systemie kierowania ogniem. Jest to kamera matrycowa, a więc, a więc drugiej generacji, umożliwiająca widzenie w dwóch kątach szerokości. Tak więc wszystko, czego można by się spodziewać, zmodernizowane zostały również wyświetlacze, prezentacja. No i tutaj na pewno bardzo fajnie wygląda stanowisko działonowego. Gdzie po prostu na celowniku TPDK1, czyli standardowym celowniku dziennym dla wozów T72, zainstalowano obok tego dotychczasowego okularu drugi okular, który prezentuje obraz celownika termowizyjnego. Jest to bardzo komfortowe rozwiązanie i no, <ścoughs> brawa po prostu, że, że, że zrobiono to tak dobrze. Kto z Was może śledzi internet to. Na pewno wiecie, że istnieje taki zmodernizowany rosyjski czołg, to jest czołg w wersji B z kamerą termowizyjną, dokładnie on się nazywa T72B3 i wyposażony jest w celownik sosna. Sam ten celownik jest nowszą konstrukcją i przez to doskonalszą, przede wszystkim przez to, że to jest konstrukcja zintegrowana. Natomiast jaką wadę ma ten celownik stosowany na rosyjskich czołgach, że na nim okular właśnie odpowiednik tego tego tutaj znajduje się w bardzo niewygodnej pozycji, właśnie na bloku samym elektroniki związanym z celownikiem nocnym. Natomiast no u nas zrobiono to idealnie, a Rosjanie zrobili to w sposób bardzo bardzo nieergonomiczny, także można tutaj mieć nawet jakąś taką małą radość, że, że coś zrobiliśmy lepiej. Troszeczkę inaczej wygląda również stanowisko dowódcy. Tutaj e, zamiast okularu mamy po prostu ekran krystaliczny też nowość. E, tu na zdjęciu obok widać ten ekran, właśnie obok e, systemu kontrolującego wyrzutnie dymne i, i przyrządu obserwacyjnego dowódcy pod 72. No jest to rozwiązanie dużo prostsze niż na Leopardzie. No, co jest ciekawe, no, ciekawe jest to, że ta nowa kamera, która znalazła się na twardych, mam nadzieję, że ona zostanie wprowadzona masowo. Ta kamera jest lepsza. To jest kamera, która oferuje na przykład lepszą jakość obrazu. Niż kamery znajdujące się w celownikach MS-15 na Leopardach 2. Celownik MS-15 na Leopardzie 2 to jest celownik działonowego i on znajduje się zarówno na Leopardach A4, jak i A5. Na jednych i na drugich wykorzystywana jest kamera pierwszej generacji, tak więc bardzo podobna jak w niezmodernizowanych czołgach. PT91 jest to kamera WBGX też o izraelskich korzeniach. No po prostu ta kamera polska jest również lepsza od tej kamery stosowanej w leopardach. Oczywiście leopardy w wersji A5 mają drugą kamerę w celowniku dowódcy i to jest już kamera matrycowa, a Niemcy proponują nam, co było pokazane właśnie w tym wozie A7, pokazywanym u KMW, proponują nam kamerę jeszcze lepszą. Fajnie tutaj, że właśnie mamy rozwiązanie całkowicie polskie i że, że, że możemy sami tego typu zdolności rozwijać. Myślę, że modernizacja twardych nawozach, na których niesprawne są kamery TES, powinna być ta modernizacja przeprowadzona. nawozach, które nie mają termowizji, ponieważ nie wszystkie PT-91 mają termowizję, pierwsze najstarsze wozy tego typu wyposażone były już w ten system kontroli ognia drawa, natomiast bez kamery termalnej i no, mam nadzieję, że to też się zmieni. Ostatnią rzecz, jaką chciałem Wam pokazać, o jakie chciałem wam powiedzieć, jest to park Pontonowy IRBPl, czyli czyli coś, o czym mówiłem wcześniej i, i, i tak troszeczkę z dużym naciskiem nie, każdy, nie wszyscy się tu ze mną zgadzali. Natomiast cieszy mnie to, że właśnie, że ktoś tą potrzebę też zauważył, że, że coś tu się dzieje. Zademonstrowano park Pontonowy IRB. To jest park Pontonowy, który produkowany był pierwotnie przez niemiecką firmę. Ta niemiecka firma i jest na wyposażeniu niemieckiej armii. Później ta firma została zakupiona, wykupiona przez Amerykanów. Tak więc w tej chwili producentem tego parku jest firma będąca własnością Amerykanów, no amerykańskiego koncernu. I oni nam proponują właśnie ten park pontonowy Irb.pl, tak to jest oznaczone. Dlaczego Irb.pl? Dlatego, że proponują nam no, polonizację tego parku. W jaki sposób ta polonizacja miałaby. Przebiegać. Otóż taki park pontonowy, to tak można wyszczególnić w nim cztery elementy takie podstawowe. Pierwszy element to jest oczywiście sam ponton. Ten ponton się składa z kilku elementów. Drugi element to jest oczywiście nośnik, czyli ciężarówka. No i tu, oczywiście, propozycja jest polska ciężarówka Jelcz. Trzecia rzecz jest to system układania tego, i tu jest ciekawostka, ponieważ park ten korzysta ze standardowego żurawia systemu Multi Leaf, który używany jest też do kładzenia kontenerów. Dokładnie ten pojazd, który był pokazywany na targach, to jest naprawdę wóz amunicyjny do kraba, który po prostu z kontenerem do przewozu amunicji jest stosowany. Natomiast wystarczy podmienić mu ten kontener na ten park pontonowy, i w tym momencie jest też układacz te, tego mostu, tak więc świetne rozwiązanie. I ostatnią rzeczą jest tutaj oczywiście kuter. Kuter był nie pokazywany, natomiast według deklaracji osób, z którymi rozmawiałem, produkcja kutrów byłaby przeniesiona do Polski. Mamy u nas stocznie rzeczne, mamy odpowiednie podmioty, które mogłyby się tym zająć. Jeden problem, który jest, ponieważ nie przeniesiono by do nas, do Polski, produkcji samych pontonów. Ktoś może powiedzieć, no to jak? Co to za polonizacja, jak, jak nie produkujemy tych pontonów? Tutaj są dwie sprawy. W tym wypadku, no to nie jest, nie wiem, wóz bojowy czy jakiś inny technologiczny element. Tylko ten ponton jest w sumie najprostszym, jeżeli chodzi o takie zaawansowanie technologiczne elementem, także jeżeli chodzi o jego koszt. I to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że aby produkować tak wielkie konstrukcje z aluminium, potrzebna by była. Odpowiadających wymiarów komora odprężająca. Kiedy się spawa aluminium, no nie tylko aluminium, no ale tutaj spawy muszą zostać odprężone. To nie jest problemem. W Polsce, na przykład, no, technologia tego typu trafiła do nas wraz z wieżami Hitfix 30. Tyle, że problemem jest to, że te pontony są sporo większe od wieży Hitfis 30, i w Polsce nie mamy komory odprężającej o takich wymiarach. Natomiast zakup tej komory, no po prostu, w, w porównaniu do wartości produkcji samych pontonów, czyniłby to no wątpliwą z punktu ekonomicznego to całą zabawę dlatego no, proponuje się nam, że no, pontony będą produkowane w Niemczech w oryginalnych zakładach, tam, gdzie zresztą produkowane były dla armii niemieckiej i dla armii amerykańskiej. Co jeszcze można powiedzieć o tym systemie? No, ja tutaj pokazywałem różne systemy. Te systemy mają różny poziom skomplikowania. Z jednej strony mamy systemy prostsze, bardziej podobne do wstęgi do PP64. Z drugiej strony mamy systemy, które na przykład mają dodatkowe pływaki, zamocowane silniki. System IRBPL jest systemem prostym on jest właśnie bardzo podobny do systemu wstęga, no, zaznaczając oczywiście tą sprawę, że on jest systemem większym. Co mogę powiedzieć o tym systemie, tak jeszcze na szybko? No, sprawa wygląda tak. Chcemy zrobić 100-metrową przeprawę o nośności do 80 ton, czyli po prostu o nośności takiej, żeby mogły po niej przejeżdżać czołgi. Systemem PP64, który jest używany teraz w wojsku polskim, trzeba by kłaść podwójną wstęgę, a to wymaga 40 kilku ciężarówek Star, pe pełnego zestawu systemu. Natomiast przy wykorzystaniu systemu irbpl wystarczy nam system na 15 ciężarówkach. I to jest ta różnica. To jest różnica, że używając starego systemu, żeby wykonać tego typu przeprawę, musimy zatrudnić w zasadzie cały batalion. Używając systemu RBPL, wystarczy nam kompania ludzi. I to jest ta jakość, to jest ta jakość, która powoduje, że jeżeli przezbroimy cały batalion, to mamy tak naprawdę kilkukrotnie większą zdolność do tworzenia przepraw. Dlaczego umieściłem to w prezentacji o sprzęcie pancernym, ciężkim te pontony. A no dlatego, że jeżeli na przykład poprawimy sytuację ze sprzętem przeprawowym w naszej nieszczęsnej armii, być może czynniki decydujące nie będą już tak kurczowo trzymać się tego kontrowersyjnego wymogu pływalności dla pojazdów. Ja rozumiem potrzebę zapewnienia przeprawy i zapewnienia zdolności tego typu, no i dlatego myślę, że. Warto tu zrobić coś konkretnego, jeżeli chodzi o poprawę jakości parku przeprawowego w naszym wojsku. Tyle ode mnie. Trzymajcie się. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Jak tak, to lajkujcie. Jak nie, to nie lajkujcie. Subskrybujcie, to wtedy będziecie dostawać powiadomienia o moich filmach regularnie. A pod spodem macie odnośniki do dwóch innych materiałów w tej tematyce. I trzymajcie się. Na razie.